polskiej firmy Aeroprofi to rok 93, czyli taki moment, w którym ja już produkowałem wtedy żaluzje akurat okienne. Od 2 lat. Rozwój tej produkcji w żaluzjach spowodował, że ja w którymś momencie zakupiłem jakieś tam 2 maszyny, które produkowały pewne elementy, pewne takie podzespoły do tych żaluzji. Były to takie 2 profilarki właśnie, które były takimi urządzeniami do produkcji profili zimnogiętych. No i jakby szukając jakichś pomysłów na nowe produkty, wykorzystując już w jakiś sposób ten park maszynowy, który miałem, taką naturalną drogą rozwoju było poszukiwanie właśnie gdzieś w asortymencie profili zimnogiętych. Zakupiliśmy pierwszą maszynę, a tak naprawdę nawet nie maszynę, tylko dokumentację od szwedzkiej firmy. Wyprodukowaliśmy tą maszynę tutaj sami w Polsce, zmontowaliśmy ją w firmie. No i mieliśmy pierwszą taką poważną już profilarkę, która mogła produkować te profile zimnogięte. Zaczęliśmy od tego systemu suchej zabudowy, czyli tam grupa podstawowych 8 profili. No i tak doprowadziliśmy przez kilka lat, że dzisiaj produkujemy już tam 28 rodzajów profili. Sucha zabudowa, technika zamocowań potem weszła, czyli zakup pras, profile do tynków mokrych, czyli cały czas ta branża budowlana, wykończenie wnętrz. W 2004 roku pojawiła się taka możliwość zakupienia firmy, która produkowała kanały wentylacyjne. Kanały wentylacyjne i całą tą jakby ten asortyment związany z wentylacją, czyli kanały prostokątne, kształtki okrągłe, rury Spiro, rury Flex. No i pojawiła się jak gdyby taka druga noga, czyli wentylacja, systemy wentylacyjne, ale głównie kanały, kształtki. Technika zamocowań do tego. Europrofi zatrudnia dzisiaj 64 pracowników, z czego 52 osoby to są pracownicy pracujący bezpośrednio na produkcji. No tak wygląda struktura zatrudnienia. To był przypadek, znaczy obserwując właściwie na co dzień, tak? Jestem taką osobą, która generalnie jest ciekawa świata. Czyli nawet jak wchodzę na zakupy z żoną do marketu, to ona robi zakupy, a ja patrzę do góry, oglądam, prawda, co tutaj jest zamontowane, co wisi pod sufitem, co można by było produkować, czy to jest w zakresie moich możliwości. No i wtedy się nad tym zastanawiam. I tak było właśnie z profilami do suchej zabudowy. Czyli będąc na targach, podszedłem na stoisko wtedy firmy Rigips, oglądając ich wystawę, zacząłem przyglądać się tym profilom, zobaczyłem jaka jest ich gama, ile jest ich rodzajów, jaka jest technika zamocowań do tego, czyli popatrzyłem na cały ten system i uznałem, że stosunkowo niewielkimi inwestycjami, budując tylko właściwie jedną maszynę i wykorzystując te 2, które już miałem, mogłem się z tym zmierzyć. Pierwszymi klientami to były hurtownie budowlane. W miarę zwiększania możliwości produkcyjnych poszukiwaliśmy większych klientów. Tak? Czyli hurtownie budowlane, duże hurtownie budowlane, a potem przyszedł czas, gdy już mieliśmy opanowany ten system, już wiedzieliśmy, że robimy dobre produkty. Zwróciliśmy się z ofertą do koncernów międzynarodowych, takich jak Rigips, Lafarge, Nordgips, czyli producentów płyty gipsowo-kartonowej, ale postrzeganych w ogóle jako producentów systemowych, tak? Czyli odpowiedzialnych za wdrażanie tego systemu tutaj w Polsce. To jeśli chodzi o rynek krajowy, no ale w miarę rozwoju firmy, no ten rynek też trochę stał się za mały, tak? Konkurencja też tutaj nam cały czas rosła. Musieliśmy zobaczyć, rozejrzeć się jak gdyby za rynkami zagranicznymi. Zaczęliśmy się wystawiać na targach w Poznaniu, w Lipsku, w Brnie. No i tam znaleźliśmy wielu klientów zagranicznych. Były to rynki wschodnie, jak Rosja, Ukraina, Białoruś, Czechy, Węgry. No takie nam najbliższe, czyli dawne rynki komunistyczne. W drugiej połowie lat 90. sprzedaliśmy coraz więcej. Aż osiągnęliśmy gdzieś mniej więcej poziom, że 50% produkcji eksportowaliśmy. No i ten poziom podobnie jak dzisiaj utrzymujemy. Z tym, że troszeczkę rynki się pozmieniały. Nie? Wożenie tych produktów na odległości takie powyżej 800 km staje się mało opłacalne.
Dlatego dzisiaj już na przykład na Ukrainę nie sprzedajemy, ale zdobyliśmy nowe rynki, rynki zachodnie. Sprzedajemy dzisiaj do Austrii, do Niemiec, do Francji. Uważam, że najważniejszymi umiejętnościami, które decydują o, mogą zdecydować tak, o tym, żeby odnieść w życiu sukces, to takie umiejętności, które generalnie mieszczą się w tak zwanej grupie emocjonalnej, czyli dzisiaj nazywanej inteligencją emocjonalną. Uważam, że te umiejętności są ważniejsze od tych umiejętności związanych z inteligencją mierzoną testem Mensy, czyli tym tak zwanym IQ. Te umiejętności, o których myślę, to są takie, bym podzielił na takie trzy grupy. Pierwsza to takie umiejętności relacji z samym sobą. I tutaj to nazwałbym je w ten sposób, że to samoświadomość, tak? Czyli taka umiejętność diagnozy własnych stanów emocjonalnych. Czyli innymi słowy, potrafimy zdiagnozować, w jakim danym stanie się znajdujemy. Ta umiejętność pozwala nam panowanie nad własnymi, tak szczególnie złymi emocjami. Poza samoświadomością to samoocena, bardzo ważny czynnik. Samoocena, czyli poczucie własnej wartości. Umiejętność poznawania własnych możliwości i ograniczeń. Trzecia to samokontrola. Samokontrola, czyli umiejętność wpływania na ten stan emocjonalny. Umiejętność jego zmiany, czyli ze złego nastroju przejść na przykład w nastrój optymistyczny. No to jest ta jedna grupa związana z relacją z samym sobą. Druga grupa to bardzo ważne takie kompetencje związane z relacją z innymi. I tutaj główną uważam to taką kompetencją to jest empatia. Umiejętność wczuwania się we wrażliwość innych ludzi. Czyli rozpoznawanie ich stanów z kolei emocjonalnych. To taka postawa nastawiona na pomoc, na współczucie, na zrozumienie innego człowieka. Następnie po empatii bardzo ważnym czynnikiem to z kolei asertywność. No, takie popularne bardzo pojęcie, ale nikt tak specjalnie się pewnie głębiej nie zastanawia nad tym. A taką najważniejszą cechą tej asertywności to moim zdaniem umiejętność przedstawiania własnych poglądów w sposób szczery, emocjonalny, taki prawdziwy, ale nie naruszający prawa innych ludzi. Następnie to umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność tworzenia jakichś zespołów i komunikacji z tymi zespołami. Bardzo ważne rzeczy, które potem mogą procentować się gdyby w prywatnym biznesie. Umiejętności związane z przywództwem, czyli umiejętność tworzenia jakiejś idei i wciągania do tych idei innych ludzi. To jest umiejętność, które bez pracy zespołowej niczego nie osiągniemy. Pierwszą grupę, którą wymieniłem, czyli relacje z samym sobą, najlepiej rozwijać poprzez sport. Sport to taka dziedzina, która jest bardzo pokrewna jak gdyby odnoszeniu sukcesu w życiu biznesowym, to nazwijmy, tak? Sportowiec to taka osoba, która wyznacza sobie jakieś cele, prawda? Cele, które chce osiągnąć. Te cele muszą w jakiś sposób odpowiadać jego możliwościom jego organizmu. Jeżeli będą one zbyt wysoko postawione, no to jego organizm szybko to zweryfikuje, prawda? W związku z tym musi na bieżąco, w miarę możliwości własnego organizmu wyznaczać sobie te cele i do nich dążyć. One dobrze, gdy są ambitne, ale odnoszą się do możliwości danego organizmu. Trudniejsze, uważam, są te inne umiejętności, które nazwaliśmy tymi umiejętnościami społecznymi, czyli relacje z innymi ludźmi. Tutaj żadna wiedza teoretyczna moim zdaniem nie pomoże. To się nabywa tylko i wyłącznie tą wiedzę, czy to doświadczenie właśnie z własnych przeżyć. I tutaj poleciłbym działanie w różnego rodzaju organizacjach. Nie wiem, jeżeli ktoś jest w liceum, powinien moim zdaniem brać udział we wszystkich różnego rodzaju inicjatywach.
na początku, jeżeli sam ich nawet nie tworzy, to powinien brać w nich udział. Nie wiem, to może być cokolwiek. To może być, nie wiem, akcja zbierania śmieci, taka popularna, prawda, sprzątajmy swój świat. Nie? Mogą być różnego rodzaju akcje charytatywne. Podjęcie decyzji o tym, że człowiek chce pracować u samego siebie, tak? Czyli stworzyć własną firmę, własny biznes, wiąże się z jednej strony z taką bardzo dużą odpowiedzialnością i ryzykiem, prawda? Że po pierwsze ponosi się odpowiedzialność za siebie, można liczyć tylko i wyłącznie na samego siebie, po drugie ponosi się odpowiedzialność za pracowników, którzy pracują w firmie, no i po trzecie, no i rzecz najważniejsza, że ponosi się jeszcze odpowiedzialność za rodzinę, którą się najczęściej już wtedy posiada. Nie? Tak było przynajmniej w moim przypadku. To są dosyć duże obciążenia, ale warto taką decyzję podjąć, bo z kolei jest wiele plusów w prowadzeniu własnego biznesu, a mianowicie sam sobie wyznaczam cele, tak? Sam wymyślam produkty, które chcę produkować, bądź też usługi, które chcę ludziom proponować. Jeżeli sam sobie je wyznaczam, to łatwo mi znaleźć energię do pracy. Sam kształtuję sobie ilość godzin pracy. Sam decyduję o tym, kiedy pracuję, kiedy odpoczywam. Sam tworzę produkty, sam tworzę klimat w firmie i sam tworzę system zarządzania. To daje nieprawdopodobną taką satysfakcję z tego, co się robi i z tego, co się tworzy. Uzyskanie niezależności finansowej i odniesienie sukcesu jak gdyby w prywatnym biznesie daje też takie poczucie własnej wartości. Tylko tutaj bym ostrzegał i polecał, że to poczucie własnej wartości musi być bardzo ściśle powiązane z empatią. Poczucie własnej wartości, które pozwala być szczerym i w nieskrępowany sposób bycie samym sobą, tak? Czyli innymi słowy, mam poczucie własnej wartości, ale ono nie czyni mnie lepszym od innych. Jestem osobą, która nie jest gorsza od innych. Tak? I to poczucie jest fantastyczne. Polecam.